Piotr Woźniakiewicz, nowym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. W siedzibie jednostki odbyło się oficjalne odczytanie aktu nominacyjnego, który wręczył komendant wojewódzki PSP we Wrocławiu Marek Kamiński. Blisko 2 miesiące temu z funkcją tą pożegnał się Sylwester Jadczak. Poprzedni komendant Sylwester Jadczak przeszedł na emeryturę. W związku z tym zachodziła potrzeba powołania nowego komendanta. Nie ukrywam, że od początku brygadier Woźniakiewicz był w gronie oficerów, którzy byli brani pod uwagę przy właśnie tym powołaniu. No i z racji doświadczenia tego, że od ponad 22 lat jest czy pełni służbę w tej jednostce, uznałem, że ma oczywiście wszelkie kwalifikacje do tego, żeby to stanowisko zająć. Nie jest to na pewno proste stanowisko. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jak to zwykle w służbach mundurowych, musimy być gotowi praktycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, także na pewno jest to spore obciążenie psychiczne. Ale wierzę, że Piotr sobie na tym stanowisku bardzo dobrze poradzi. Ma tutaj znakomity zespół współpracowników, doświadczonych strażaków i myślę, że będzie się dobrze realizował na tym nowym stanowisku. Piotr Woźniakiewicz nie ukrywa, że awans to dla niego wyróżnienie, ale i duża odpowiedzialność. Ma bardzo odpowiedzialna funkcja, która wiąże się z tym, że będę musiał stać i kierować tak dobrze już prowadzoną komendą powiatową w Polkowicach. Obowiązków jest dużo, gdyż te zadania, które nam zostały nałożone, na pewno nie będą się zmniejszały, tylko cały czas będzie ich przybywało, zważywszy, że planowane są zmiany w ustawie o ochronie ludności. Także na pewno czeka mnie bardzo dużo wyzwań, no i mam nadzieję, że te zadania, które gdzieś tam będą nowe dla mnie, również będę umiał właściwie rozwiązywać i właściwie kierować tą komendą. Na tą chwilę wydaje mi się, że dobrze funkcjonuje ta cała nasza machina pożarnicza. Od początku tutaj, jak przyszedłem do Straży Pożarnej, ona była kierowana przez w sumie już moich dwóch poprzednich komendantów, Husara i Sylwestra Jadczaka. Także oni wprowadzili tu pewne standardy, które tak naprawdę przyjęły się w tej komendzie. Wszyscy wiedzą, co mają robić. Każdy z nas ma podział swoich i zakres swoich obowiązków. Także mam nadzieję, nie będę musiał jakichś tutaj rewolucji robić i ten system, który już funkcjonuje, będzie funkcjonował właściwie dalej. Nowy komendant chce zrealizować kilka inwestycji związanych z miejscową jednostką. Na chwilę obecną prowadzimy inwestycję związaną z budową garażu. Pierwszy etap już praktycznie mamy zakończony. Jest to stan zero, w całości praktycznie skończony. Natomiast w przyszłym roku planujemy pozyskać środki i jak gdyby zakończyć tą inwestycję. Mam nadzieję, że się uda przy współpracy tutaj samorządowców. Jeżeli tak, to mielibyśmy ten akurat drugi etap też zamknięty. Uroczystość odbyła się przy udziale strażaków i personelu cywilnego Polkowickiej Komendy, samorządowców z terenu powiatu polkowickiego oraz przedstawicieli służb mundurowych. Burmistrz gminy Polkowice Łukasz Puźniecki przekazał nowemu komendantowi życzenia i gratulacje. Przede wszystkim panu komendantowi życzę wytrwałości, bezpiecznej służby dla niego oraz całego zespołu Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach i samych sukcesów, niech one się przekładają na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy i naszego powiatu. Burmistrz Puźniecki zapewnił również o wsparciu samorządu w dalszych działaniach jednostki. Ta współpraca z samorządu lokalnego, z Państwową Strażą Pożarną jest potrzebna. Ona jest wymierna, bo daje efekt w postaci poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu polkowickiego. Objawia się to na różne sposoby. To wsparcie chociażby materialne w postaci dofinansowania zakupów sprzętu, wyposażenia dla polkowickich strażaków, ale również inwestycje, chociażby rozbudowa komendy powiatowej policji, czy teraz inwestycje dotyczące rozbudowy garaży dla pojazdów PSP. Aktualnie Polkowicka Jednostka Powiatowa skupia blisko 50 strażaków zawodowców. Ich działania polegają głównie na ratownictwie pożarowym, ratownictwie drogowym oraz specjalistycznym, w tym wysokogórskim i wodnym. Po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19 w Domu Dziennego Pobytu w Polkowicach odbyła się wyjątkowa uroczystość z 15-letnią tradycją.
przyznano statuetki błękitnych motyli. To nagrody dla seniorów, którzy przez cały rok wyróżniali się wyjątkową aktywnością i zaangażowaniem. W tym roku będzie wyjątkowo inaczej, dlatego że ostatnie dwa lata troszeczkę zmieniły tutaj naszą sytuację i postanowiliśmy uhonorować wszystkich seniorów, więc Państwo nie wiedzą o tym jeszcze i się niecierpliwią i zastanawiają się, jakie kategorie i co tam się dzieje i dlaczego nie było w tym roku ankiet, ale w tym roku wręczone będą nagrody dla wszystkich. Państwo, którzy przetrwali okres pandemiczny, którzy przychodzili, byli aktywni, po prostu myślę, że trzeba ich uhonorować i podziękować za to, że nie odeszli, że się nie poddali, że byli tutaj z nami i to jest dla nas najważniejsze. Seniorzy nie spodziewali się więc, że każdy z nich otrzyma nagrodę i jeszcze przed pandemią COVID-19 wypełniali specjalnie przygotowaną w tym celu ankietę i wybierali zwycięzców. Nagrody przyznawano bowiem w kilku kategoriach. Za super kucharzy, za super tancerzy, za super pary i nie tylko małżeńskie, ale w ogóle pary przyjacielskie, za śpiewaków, za artystów, fotografów, w zależności od roku, w którym te aktywności były intensywniejsze, tak były też kategorie dobierane. Chodzę na gimnastykę i na różne zajęcia, na zabawy, także bardzo zadowolona jestem. Przychodzę tu, starszym pomagam, jak starsi chcą herbatę czy kawę, to idę i zrobię, czy umyję szklaneczki, czy zawsze coś tam się pomaga. Starszym czy takim więcej chorym, nie? Niesprawnym. No tak bardzo zadowolona jestem, że tu przychodzę. Ja uczestniczę, na kręgle chodzę, w srebrnych nutkach, chodziłam na rękodzieło też, na kulinarne nie było, taki mam czasu, nie? Ale jest, wie pani co, mamy się z kim spotkać, porozmawiać, sobie różne tam czy przepisy, czy coś to jedna drugiej udziela, także to jest potrzebne. Ja w kulinarnych przeważnie, bo ja mam chore ręce, ja się za dużo nie mogę udzielać. A dlaczego zdecydowała się pani w ogóle przyjść tutaj do tego domu dziennego pobytu? Bo same nudy. Bardzo mi się podobają, codziennie tutaj przebywamy, dużo nas tutaj przebywa. I w jakich pani zajęciach bierze udział? W gotowaniu, na ćwiczenia chodzimy, też chodzę. Poza tym, co jeszcze, no przychodzę tu nawet na obiady i tak cały dzień tutaj prawie spędzamy. Na co? Dziennie się tu spotykamy, staramy się, na wycieczki jeździmy. No kto może, to jedzie, no kto uważa się na siłach, prawda? Żeby się spotykać z ludźmi przede wszystkim, żeby z ludźmi się spotykać. No i tutaj są, jak już pani wie, mamy różne zajęcia i uczestniczyć w nich. A pani w jakich zajęciach uczestniczy? Takie zajęcia mamy takie artystyczne, chodzę na ćwiczenia, chodzę na kręgle, no i na zabawy tu chodzimy, także czasami do gotowania. Czyli jest pani takim aktywnym seniorem? No staram się. Wyjątkowa aktywność polkowickich seniorów została również doceniona przez władze gminy. Mamy wspaniałych seniorów w Polkowicach. To są osoby ciepłe, to są osoby no przede wszystkim bardzo, bardzo aktywne. Dom dziennego pobytu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach to jest prawdziwy dom, a dom tworzą ludzie i to oni go stworzyli swoim podejściem do życia, swoimi uśmiechami, swoim sercem, swoją czułością. Poza tym seniorzy mają w sobie taką wartość, jaką jest wiedza i mądrość wynikającą z doświadczenia. To jest ten rodzaj wiedzy, który nie da się kupić ani przeżyć na żadnym kursie, chyba że ten kurs nazywa się życiem. Oni ten kurs mają za sobą, dzielą się swoim doświadczeniem, udzielają sobie nawzajem wsparcia. I to jest właśnie bardzo piękne. I my jako samorząd polkowicki będziemy zawsze stwarzali jak najlepsze warunki ku temu, żeby seniorzy czuli się tutaj w Polkowicach, w gminie, w sercu Zagłębia Miedziowego, jak u siebie, jak we własnym domu. Gmina Polkowice realizuje szereg programów przeznaczonych właśnie dla seniorów. To nie tylko jest organizacja im czasu wolnego, ale także to jest pomoc chociażby w infrastrukturze miejskiej, to jest pomoc w codziennym życiu. Przecież mamy cały pakiet
pakiet socjalny burmistrza Polkowic Łukasza Późnieckiego, który jest skierowany właśnie do tej grupy społecznej. Ja przypomnę tylko o przejazdach darmowych do lekarza czy do sanatorium, ewenement chyba na skalę Dolnego Śląska, jeśli nie kraju. Ja przypomnę tylko o akcji Złota Rączka, kiedy fachowcy przychodzą i bezpłatnie wykonują te drobne, ale jakże czasami ważne, a nie zrobione uciążliwe rzeczy w mieszkaniu seniora. To jest cały pakiet pomocowy dla seniora, właśnie po to, żeby tą grupę społeczną podkreślić, że jest ona dla nas bardzo, bardzo ważną. Instruktorzy pracujący w domu dziennego pobytu w Polkowicach przyznają, że statuetka błękitnego motyla zawsze działa na seniorów motywująco. Troszeczkę rywalizacji daje takiego kopa, taką motywację do kolejnych lat, do kolejnej pracy. Troszkę zazdrości też powoduje, ale myślę, że to jest zdrowe w takich relacjach tutaj przyjacielskich. Aktualnie na zajęcia do domu dziennego pobytu w Polkowicach uczęszcza 60 podopiecznych. Seniorzy mogą brać udział w zajęciach ruchowych, kulinarnych, artystycznych czy muzycznych. Dom dziennego pobytu mieści się przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach. Do 30 listopada w gminie Polkowice można złożyć wniosek o dopłatę do węgla. W gminie będzie można również kupić węgiel po preferencyjnej cenie. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego było zgłoszenie sposobu ogrzewania do CEP poprzez deklarację źródeł ciepła. Dofinansowanie przeznaczone jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Wnioski o dodatek węglowy można składać u nas w Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój numer 15 bądź 16. Wnioski przyjmujemy do dnia 30 listopada bieżącego roku. Nie trzeba zabierać ze sobą żadnych dodatkowych dokumentów. Jeżeli ktoś nie wie, jak złożyć taki wniosek, tutaj na miejscu pomożemy. Dopłata wynosi 3000 zł i jest jednorazowa. Wnioski można również składać elektronicznie. Pozytywne rozpatrzenie wniosku uprawnia mieszkańców również do zakupu węgla po preferencyjnej cenie. Zdecydowana większość samorządów w Polsce przystąpiła do tego rządowego projektu, aby ułatwić sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach. Tak samo zrobiła to gmina Polkowice. Dbamy o mieszkańców, chcemy, żeby mieli opał tańszy, żeby im to ułatwić. I po to te wszystkie nasze działania. Węgiel po preferencyjnej cenie będzie można kupić w Radwanicach. Co najważniejsze, jest to polski węgiel, znakomicie się pali, nie będzie problemów takich jak gdzie indziej. Na stronie internetowej Polkowickiego Urzędu przygotowano dla mieszkańców szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków.